Kasia, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dasz radę, dasz radę, dasz radę. Tutaj musimy odnaleźć przeznaczenia. Będziemy trochę już sprawniej, mam nadzieję, grać. Znaczy, z jednej strony człowiek chce sprawniej to zagrać, a z drugiej jest taka wewnętrzna potrzeba lutowania, że ja się nie mogę powstrzymać. To chyba będzie poród. Halina, przyj! Halina, przyj! Przyj! Przyj mocniej, Halina! Nie wiem, czy tam chcę wchodzić. Stamtąd przyszłam? Skąd ja przyszłam? Ja się tam boję. Zaraz tam wejdę. Postój karetek, tam będzie dobrze. W ogóle prawo, lewo, postój karetek. Tutaj coś zgarnę, czekajcie. Poród zorganizm... Słuchajcie, poród odłożony za 15 minut, dobrze? Za 5 minut, dobra, 5 minut. Za 5 minut poród, uwaga. Tu mocno mogę się przespacerować, nie szybciej. Tędy się przechodzi? Przechodzi się. Kurczę, dobra, idę w poród chyba. Albo nie, pójdę tędy, bo poród to na pewno jest taka lokacja, że tam już jest koniec, kaplica i potwory. Czyli tu jest legit. A tu zamknięte, aha. Muszę znaleźć od nowa generator? Dobra. Sneaky Peaky, AB, niczym dzika koza. Tutaj mamy szafeczkę. Dobra, chyba czas na crafting. Taśma i narzędzie jest potrzebne. Narzędzie do uśmiercania. O, dziękuję bardzo serdecznie. Oho, oho. Wejdź w Halinę na Pinchera. Co? Jak się wchodzi w Halinę na Pinchera? What the fuck, ten czat! Co znaczy wejść na Pinchera? Boże, jakichś nowych dzikich rzeczy będę się dowiadywać z internetu. No nie wiem, no nie wiem, wchodzę. No nie wiem, to może dziabne. Czemu to mnie nie atakuje? Wolałam nie ryzykować, okej? Jeszcze bym je złapała za kroczek i stwierdziła, no sprawdźmy jakość twojej macicy. Ten moment, gdy kobiety grając w tę grę czują się jak u ginekologa. Na korzek. Nie przywołujmy tych dramatycznych wspomnień, okej? Jakoś tam mogę wejść? No nie wiem, ja tam się boję. Liścik. Zobaczmy. Do wszystkich zainteresowanych. Nie możecie nas tak traktować. No rozumiem, że wielu ludzi jest chorych, ale wyrzucacie mnie tutaj, rozdzielanie z żoną jest czymś niedopuszczalnym. Siedzę tu od ponad 3 godzin, bez żadnych informacji. Lekarz nałożył na ugryzioną jakąś maść, a potem wziął i zniknął. Uszkodzone miejsce boli i wydaje się pogarszać. Proszę natychmiast dostarczyć tę wiadomość swemu przełożonemu. Ta, na pewno. Obudziłem się strasznie głodny. Ale nie mogę niczego... Ale nie mogę niczego utrzymać w żołądku. Nawet wody. Łeb mnie napierdala. Krzaki na zewnątrz nie pomagają. Krzyki, krzaki. Czemu krzaki? Przeczytam. Dlaczego mnie tu zamknęliście? Ktoś tu musi przyjść. Chcę się zobaczyć z Saszką. Z moją żoną. Sasza! Pomóż! Nie mogę zebrać myśli. To ledwo piszę, nie żyję zbyt głodny, zamiast nie spąd głodny. Oczy wolą, Saszka! No to chyba. Co ja się wpieprzyłam? W głód! W głód! Prawdziwy głód! No właśnie. Ale wiecie, co ta krewka oznacza? Nie, to nie okres. To nie są te dni miesiąca. Wbijam. Co to ma kurwa być? Siema, już donoszą. Już donoszą już na te zawody strongmanów. O czym ty, Mankaj, gadasz? Może z Mankajowego na polskie? Ja poproszę. Oh, nie panikuj. Bierz co trzeba i spieprzemy stąd. Słupów stałych? Problem, znaczy od dużo dłuższego czasu mniej więcej podobna liczba się utrzymuje. Dużo giftowych jest, nie powiem, że nie. Ale to w dalszym ciągu pada dym inny, różnie bywa. W trakcie kwarantanny to wiadomo, że z hajsem trudniej u co niektórych, więc też te suby tak różnie się układają. Stąd też jakby wielkie dzięki tym, którzy mają i potrafią się podzielić.
to jest spoko. Właśnie, całkiem spoko. Dobra, tam trzeba iść. Przecież ja tej dziewczyny nie uratuję, nie ma bada. A tutaj? Może się cofnę. A stąd przyszłam, dobra, to ja nie, to ja jeszcze przelutuję, poczekaj. To mi stanowi sprawnie, bo to muszę kiedyś tylko coś będzie, czego byśmy chcieli. O, nie wzięły, weźmiemy. Raczej z polskiego na kasiowe, a ja przeczytałam źle. Ja gdzie źle widzę! Mówiłam wam, że dzisiaj źle widzę. A tam się przejdzie, tam jest karetka. Dobrze zrobiłam unik! Jezus Maria, by mi na piersi spadło. Mega, dobry uniczek, Kasia. Nie, dobry Alku, to dobry unik zrobić to. Stop. Proszę, proszę, by była zawartość. Nic nie będzie. Tak. Dzięki Bogu. Thanks God. Zaczynamy świętować. Yes, 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 yes. Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Oh, no, oh, no. What the fuck? Jest pomysły? O, wstaw, wstaw, wstaw. Odpalaj silnik, manejka! Odpalaj silnik! A nie, to jest woda, dobra. Kontruj, 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 kwadrat, kontruj, tyle koła. Lewo, 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 lewo. O, nie ma zasilania, pizdu. Nie boję się, nie boję się, lęk jest moim przymierzeńcem. Lęk daje ci odwagę. Ten lęk ci daje odwagę. Po drugiej stronie, więc nie jest kolorowo. Toporkiem go! Tak! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze jeden! Wyniki! Kasza, wyniki! Burko, wyniki! Już go miałam, no! Już go miałam, już go miałam! Już go miałam na widelcu! Finish! Reload, reload! Nie ma
wyjście? Gdzie jest pierwszone wyjście? Spanikowałam. Tu? Nie tu? Dobra. Nie wiem, do kogo uciekać, nie wiem. Panikowałam, nie mam pojęcia, czy tam jest gdzieś jakieś wyjście, przejście, czy obejście. Dobra, spokój. Nie, nie, nie!
podoba mi się ta gra. W tym momencie. Nic nie widzę, nic nie widzę. W te wrzody trzeba strzelać. O matko. No niestety. Unlucky, jak to mówią. To może tam są gdzieś mi. Mamy to. Apteczka, amo, to wszystko tu leżało? Najgorzej. Ja w panice nie zobaczyłam. Tyle rzeczy przytopiłam w panice. Gdzieś jeszcze było chyba do miotacza. Ja go nie zabiłam chyba na amen. Najgorzej, amo mi skończyło. Ajajajajajajajaj! No tam trzeba iść. Ciągle iść w stronę potwora. I przywalić mu. Dlaczego mi się rymuje z bora? Sejwa, pierdzielę to. Tak, tam przed tobą niebezpieczeństwo. Coś, że co, że nie ma przejścia? A tu są drzwi jakieś. Thank you.
Wentami mam się wspinać? Nie. Przecież już dawno 2 godziny minęły. Ta wyprawa w ogóle była bez sensu. Trzeba było uciurać jej tę rękę i tyle. Upitolić rękę siekierą, zdezynfekowaną i oni się pieprzą na jakieś piły. To jest bez sensu. Trzeba było urąbać rękę siekierą. Ja bym jej urąbała. Fakt to żyje. Pudło! Miejsce! To jest zwykły szpitalek. Mam jakieś amu. Dobra, wychyluję się. Apteczka! Dała radę! XD! Aż tak łatwo. Reloadzik. Dobra, teraz się rozejrzymy na spokojnie. Tu fanty. Biorę. Przyda się. Ktoś zapali światło? Bo ciemno jest. Wiecie. Trupa przelutowałam. Lub. O, tutaj jest przede mną. Ktoś tutaj ciągle. To jest jak cisza przed burzą. Po czacie można by wnioskować, że za tobą, przed tobą niebezpieczeństwo. Po prostu patrzę na czat, nawet tak mniej więcej, i ja czuję, że tam coś się będzie działo. Okej. Dobra. A ty się nie znalazłem wszystkich. Ile ty się znalazłeś? Co nie ma, co nie ma? O, pan ty. Dobrze, toż. Pęciążki zebrane. Lub. Przez ciężarówkę przyciskam się. Jeszcze coś? Wszystko odgarnięte. Nie da rady. Dobrze, wyciskanko. Czemu się na tym? A, gdzie? Chcesz, że spoko? Ty, pokciąp! Może choć raz kogoś już w życiu uratuję! To się wydarzy! O jacie, to są wrogowie! A ci to za mną idzie. Za mną wyprawa, szukają mnie, bo uciekłam. I nie, oni wiedzą, że ja uciekam. Oho, będą mnie na poszukiwanie wyszli i zaraz mnie ktoś... Cię szukają. Co zrobiłaś? Nic. Kazałam ci zostać. Nie mogłem.
Roi się to od twoich przyjaciół. Masz wszystko? Mam. Tak. Teraz tylko musimy się stąd wydostać. Hej. Wodą? Dobra, idziemy. Łódko. A, uratujemy ją, jak dobrze. Dobrze, nie muszę wracać. Dobrze, że to nie ja muszę wracać, tylko będzie cutscenka, że jest powrót. Tak. Tak. O takie gierki walczyłam. Będzie bez ręki. Hej, Alice. Hej. Chcesz pogłaskać? No, śmiało. Au, dziobie rękę! Widzisz? Chciałam mieć piesełka swojego. Takiego mojego, tylko mojego, co mnie kocha. Piesiak spojrzał. Zrobione. Modele zwierząt mogliby dopracować. Możecie się z nim zobaczyć. Mam wrażenie, że modele zwierząt mnie nie satysfakcjonują. Wyliżę takie, które są. Ta, ale animacje ludzi są dużo fajniejsze. Hej. Zwierzęta jakby tak. No tak. To jeszcze dzieci. Wiem. Co się nam stało? Odwaliło wam wszystkim od tej patologii otaczającej wokół. Może przestaliśmy szukać światła. Właśnie. Weszliście w mrok. Walczyliście z ostrym cieniem mgły i przygraliście. Tak było. Gdzie ta Bima Cycki? No u ciebie. Pod koszulką i zobacz. Zajrzyj. Dobra. No wiesz, no. Zgarnąłeś wszystkie jej punkty na busta do piersi, no. Ojej, ona żyje? Żyje chyba. Upuj to Lili rękę. A, żyje, ma się dobrze. Ale Abby jest bardziej wykorzystywana się tym, bo on ma zgrywać delikatnego rodzinnego. On jest taki słodki tatuś, a ona jest do bitki. O tak. Widzisz, to nie przypadek. Niskie czoło, duża muskulatura. Trzeba znać swoje miejsce w świecie. Trzeba znać swoje atuty i umieć z nich korzystać. Proste. Czemu taki krótki kucyk? Czemu dalej jestem tobą? Czemu jestem tobą młodszą? A czemu była młodsza, miała krótki kucyk, a jest dorosła, to ma dłuższy kucyk? Czemu dość o siebie dbała do tego momentu, a potem przestała dbać o wszystko i nie ma niczego? I ma zapuszczone włosy i dłuższy kucyk? Hm? Dobra, teraz będą flashbangi. Z młodości. To po tej apokalipsie, jak przyszedł Joel, tak? I zrobił miazgę wszędzie, wyrżnął wszystkich w pień. Czemu? No właśnie. Dlaczego przystała? Ale dlaczego? Tu medytyka, metra mu mieć buzię i umyje buzię, spojrzy w lustro i zobaczy swoją przyszłość? Nie? To nie tak? Nope, tutaj są jakieś drzwiczki. Idę do ojca, chyba do kostnicy. Nie, on jeszcze żyje. Przed zabiegiem była. Nie, to jest tylko sen, śniło i... What the hell, co to było? Ona miała taką wyobrażenie... To był sen. To był sen? Nie wiem. Sama nie wiem. Czemu szczerze, to sama nie wiem. Nie wiem. To był sen, tak, to był sen. Śniło jej się. Ale śniło jej się też, że uratowała kogoś, czy upitoli jej rękę ostatecznie? Czy śniła ta pomoc blizną? O, to jest pytanie. No? Gdzie ja jestem? Co ja tu robię?
tęskni do dawnych czasów, widzicie. Tak, każdy z nas trochę tęskni. Dorosłość jest trochę z dupy, ale z drugiej strony jest fantastyczna. Właśnie. Nawet jeśli to ona z tobą nie pójdzie, przekonam ją. Złamaliśmy zasady, lecz tym pokoju obchodzi. Owen? Musimy porozmawiać. To tylko ja. Ruchałam się z twoim mężem, ale co tam? Zapomniałaś jej to powiedzieć, AB. Zmieniłam. Wybzykałaś jej faceta. Jary. Może powiedz coś, jej opowiedz. No nie wiesz, wczoraj. Tak, razem z Owenem. Ciężko nam było i postanowiliśmy sobie ulżyć. A w zasadzie wykorzystałam go. Nie, pierw się jara. Ciebie bym nie dostała. Lew nie chce opuścić Seattle. Nie ma family friendly content. Owen zaprosił ich do Santa Barbara. To w stylu Owena. Myślałam, że wybijesz mu to z głowy. Źle myślisz, on cię wciąż kocha. Właściwie to idę z nim. Ale bez ciebie. Pocisk. Co? Może ona wierzy się ten... Może nabrałaś go z tymi dzieciakami. Ale nie mnie. Bzyku, bzyku, ona wie. Na co niby nabrałam? Ruchałaś mojego faceta. Najlepszy łowca Isaaca jakimś cudem zmienił zdanie. I wcale nie chodzi o Owena. Prawda? Nie zawsze robiłam to, co trzeba. Jesteś z dziurą, Abby. Uuu, wierzy się ruchali, bo i powiedział! Zawsze byłaś. Na bank i powie, on się przyznał. No co, twój facet to co, święty? Mam cię dość. No, trzeba się bardziej postarać. Chcesz pomóc tym dzieciakom? Sama im pomóż. Zostaw je w spokoju, zanim je wyruchasz. A nie mówiłam? Wiedziałam, że wie. Dobra, no co tam przeżywasz, no? No dowiedziałaś, a co się spodziewałaś, że wyruchasz komuś facet, się nie dowie? No chyba niezbyt. Dobrze ci tak. A tam cyk, zapończkowana. Tak to jest, drogie panie, jak się bierzecie za zajętego faceta. W drugą stronę to też działa. Jak jesteście facetem, bierzecie zajętą dziewczynę. Nic ci nie jest? Jak twoja ręka? Myślałam, że zostanie moim chłopakiem od bzyknięcia, ale nie! Lepiej niż rano. Biedna Amy. Przekonałaś Lewa? Przekonam. Okay. Pomożesz mi go szukać. Jest zdenerwowany. Jasne. Okay. Uciekł tamtędy. No to idziemy. Ale znajdziemy go dopiero w następnym odcinku, także pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Twitch TV, Slash Jorkin, do zobaczenia. Hej.